W ubiegłym roku w Wałbrzychu urodziło się 1970 rodwoje dzieci. To znaczy, że przybyło o 43 Wałbrzyszan mniej niż w roku 2012. Sprawdźmy co jeszcze ciekawego wyczytać można ze statystyk Urzędu Stanu Cywilnego. W 2013 roku w obrzyskim Urzędzie Stanu Cywilnego zarejestrowano o ponad 2% urodzeń mniej niż w 2012 roku. Spadek dotyczy także liczby zarejestrowanych małżeństw, mniej o 25% i zgonów mniej o 71%. Spośród 444 małżeństw zarejestrowanych w 2013 roku w Urzędzie Stanu Cywilnego w Wolbrzechu 353 małżeństwa zostały zawarte przed kierownikiem, a 91 to tzw. śluby wyznaniowe stanowiące 20% ogólnie. Ogólnej liczby zawartych małżeństw. Największa różnica wieku pomiędzy osobami zawierającymi małżeństwo wynosiła 40 lat, a najstarsza osoba zawierająca związek małżeński liczyła ponad 82 lata. W około 80% przypadków mężczyzna brał za żonę kobietę młodszą od siebie. W około 9% związków to pary, w których kobieta wiązała się z młodszym mężczyzną, a około 11% parto małżeństwa zawierane między osobami w równym lub zbliżonym wieku. W 2013 roku do aktów małżeństw sporządzonych w Urzędzie Stanu Cywilnego w Obrzychu wpisano 295 rozwodów, co wskazuje na spadek ich liczby o niespełna 6% w porównaniu z 2012 rokiem. Najpopularniejsze imiona nadawane dzieciom to wśród chłopców Mateusz, Kacper, Szymon i Jan, dziewczynki to Julia, Wiktoria i Hanna. W 2013 roku 190 par małżeńskich zostało odznaczonych medalami za długoletnie pożycie małżeńskie nadawanymi przez prezydenta RP za co najmniej 50 lat pożycia małżeńskiego. Wśród jubilatów gościliśmy również 28 par, które wytrzymały w małżeństwie ponad 60 lat i jedną parę z ponad 65-letnim stażem.